To był mecz zacięty, jednak kibicom raczej te emocje się nie udzieliły. Gwardia Wrocław przegrała po słabej grze z Norwidem Częstochowa 2-3 w pierwszym spotkaniu fazy play-off w rywalizacji o miejsca 5-8. Obie ekipy wyłączone z gry o najwyższe cele zagrały poniżej swojego poziomu. Suma błędów i nerwowych oraz nieporadnych zagrań była naprawdę spora. Gwardia lepiej rozpoczęła to spotkanie, wygrywając pierwszy set do 20. Szkoda, że wrocławianie nie poszli za ciosem. Rywal zdołał się odbudować i wygrać kolejną partię do 19 i tę najbardziej zacięte tą trzecią do 22. Gwardia nie załamała się, wygrała kolejnego seta do 18 i o wszystkim decydował tiebreak. W decydujących momentach rywal zachował więcej zimnej krwi, wygrał do 12 i cały mecz 3-2. Gwardia musi się otrząsnąć i znów zacząć grać dobrą siatkówkę. Jeżeli chcą pozostać w walce o piąte miejsce na koniec rozgrywek, to muszą wygrać z Norwidem w Częstochowie w czwartek i potem kolejny mecz wyjazdowy w piątek. Jeżeli ta sztuka się nie uda, Gwardia powalczy o miejsce 7 na koniec rozgrywek. To był prawdziwy roller coaster w hali WKK. Zwycięstwo w derbach Wrocławia padło jednak łupem koszykarzy FutureNet Śląska. Lider pierwszej ligi wygrał 93-80, choć przegrywał już różnicą 25 punktów. Początek to był popis gości, a Śląsk grał fatalnie. Koszykarze WKK rozstrzelali w dwóch pierwszych kwartach faworyzowanych rywali rzutami z dystansu. Trafienia za trzy Kelnera, Patoki, Rutkowskiego i Jędrzejewskiego sprawiły, że w pewnym momencie drugiej kwarty przewaga gospodarzy wynosiła już 25 punktów. Śląsk za trzy skuteczny nie był, trafił do przerwy tylko 4 razy na 17 prób. Końcówka drugiej kwarty to delikatne przebudzenie gości, którzy zmniejszyli straty do 18 punktów. Po wyjściu z szatni Śląsk był już odmienioną drużyną. Trzecia kwarta to już popis skuteczności i wygrana 34-10. Śląsk po początkowych kłopotach odzyskał prowadzenie w meczu. Liderem gości był Norbert Kulon. 23 punkty, 7 asyst i 5 zbiórek, a to pozwoliło Śląskowi wygrać ostatnią kwartę i cały mecz 93-80. Zespół Radosława Chyżego pozostał na pierwszym miejscu w tabeli i w niedzielę we własnej hali w ostatniej kolejce o zwycięstwo w sezonie zasadniczym zagra z Sokołem Łańcut. Warto zarezerwować sobie czas i być w hali AWF-u przy Paderewskiego, bo to będzie mecz lidera z wiceliderem. WKK jest na piątym miejscu i w sobotę zagra na wyjeździe z GKS-em Tychy. To była gratka dla fanów rugby we Wrocławiu. Na boisku przy Lotniczej klub rugby Wrocław rozegrał sparing z ekipą Chaos Poznań. Sprawdzian było tyle ciekawy, że grały piętnastki. Rywal wrocławian przygotowuje się do startu drugiej ligi rugby właśnie w tej formule, a wiadomo, że domeną Wrocławia jest rugby siedmioosobowe. To u nas najlepiej się sprawdza i na tym polu klub ze stolicy Dolnego Śląska osiąga teraz największe sukcesy. Rugby Wrocław to młoda drużyna, która gra coraz lepiej, ale dla wielu był to piętnastkowy chrzest. Warto dodać, że do drużyny dołączył Jakub Antoniak, młodzieżowy reprezentant Polski, którego obecność na boisku w meczu z Chaosem Poznań była dostrzegalna. Zaprezentował się z bardzo dobrej strony. Cały zespół spisał się na piątkę. Rugby Wrocław wygrało sparing z klubem Rugby Chaos Poznań 57-12. To był mecz sparingowy, dlatego przebiegał w bardzo przyjaznej i sportowej atmosferze fair play. Rugby Wrocław udowodnili, że są klasową drużyną, nieważne czy są to siódemki czy piętnastki. Klub z Wrocławia przygotowuje się do startu wiosennych rozgrywek Rugby 7. Piąte miejsce po jesieni sprawia, że oczekiwania są bardzo duże. Trzymamy kciuki. Więcej informacji o rozgrywkach, klubie, też o planowanej wiosennej rekrutacji do drużyny na stronie rugbywrocław.com oraz na klubowym Facebooku. W Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu odbył się wykład na temat zdrowego biegania. Profesor Piotr Ponikowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu tłumaczył okiem kardiologa, że bieganie jest bezpieczne. To robić rozsądnie i o tym razem z panem profesorem Chmurą dzisiaj będziemy mówić, a razem z panem rektorem będziemy próbowali nakłonić władze miasta do takiego dużego projektu Wrocław Maraton, gdzie będziemy uczyć ludzi właśnie jak zdrowo i bezpiecznie biegać, żeby sobie nie zrobić krzywdy. Profesor sam też ma wielkie doświadczenie. Oj, w maratonie mam ze sobą 15 maratonów, w tym 14 przebiegniętych skutecznie. Nie tak z takimi sukcesami jak panowie profesorowie, no ale biorąc pod uwagę obciążenia, to myślę, że daje radę. Ekspertem na AWF jest na pewno profesor Jan Chmura. Tak, ja jestem rzeczywiście już autorem 20 maratonów, które przebiegłem na wszystkich kontynentach, w różnych strefach klimatycznych, łącznie
ze startem na Antarktydzie. Jego wykład dotyczył biegania maratonów, także po 50. Są to badania na poziomie kardiologicznym, metabolicznym. Też będziemy przedstawiać reakcje fizjologiczne, które są niezwykle ważne w kontekście bezpiecznego biegania. To początek większego projektu, zapewnia rektor AWF profesor Andrzej Rokita. Będziemy lobbować w mieście, aby zrealizować wspólny projekt Zdrowy styl życia poprzez bieganie, aktywność fizyczną. We Wrocławiu właśnie maratony, półmaratony. Chcemy uświadamiać ludzi, kiedy trenować, jak trenować, co robić, żeby zdrowo i długo żyć. Współpraca AWF i Uniwersytetu Medycznego układa się bardzo dobrze. Cała społeczność akademicka i nie tylko może zobaczyć efekt naszej współpracy. Jest to pierwszy krok w kierunku oferty, którą złożymy miastu na projekt Zdrowy styl życia poprzez bieganie. Biegajmy razem, biegajmy zdrowo, biegajmy dla zdrowia. O innych ciekawych projektach na awf.wroc.pl i na Facebooku. Mecz mógł podobać się kibicom, także postawa wrocławian zasługiwała na wielki doping. Koszykarze Rubin Gim Basketu Wrocław przegrali we własnej hali z liderem rozgrywek, czyli Politechniką Opolską, 63-65. Jeżeli rywal myślał, że przyjechał jak po swoje i zwycięstwo nad Gim Basketem przyjdzie łatwo, to mógł się zdziwić. Na awans do kolejnej fazy play-off trzeba było mocno popracować. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu tych ekip Politechnika wygrała w Opolu gładko, bo 91-72. Teraz było inaczej. Obie ekipy przede wszystkim szczerze nie broniły i to nie był mecz, w którym oglądaliśmy popisy strzeleckie pojedynczych zawodników. Pierwsza kwarta padła łupem gości, było 22-17, jednak Gim Basket zdołał się odkuć i do przerwy prowadził jednym punktem. Było 37-36. Emocje zwiastowała końcówka, gdy po kolejnych 10 minutach Gim Basket wciąż miał jednopunktową przewagę. Ostatnia kwarta była bardzo nerwowa, presji nie wytrzymywali gracze obu ekip. Choć Gim Basket utrzymywał skromną przewagę 1-2 punktów, to na 2 minuty przed końcem dali gościom wyjść na prowadzenie. Pojawiły się straty, niepotrzebne faule, chybione rzuty, także wolne. To wszystko sprawiło, że Politechnika Opolska wygrała 65-63, co dało im awans do kolejnej fazy play-off. Gim Basket był bliski do prowadzenia do trzeciego starcia w Opolu, jednak należą im się słowa uznania za walkę i odważną postawę w meczu z liderem. Teraz wrocławianie powalczą o miejsca 5-8 na koniec sezonu. Siatkarki amatorki pokazują, że lubią rywalizację i korzystają z każdej okazji, by powalczyć o puchary. Przed nami kolejny turniej dla pań organizowany przez Spartana. Startują w nim głównie ekipy, które wcześniej rywalizowały w lidze Volley w Rozpartan, ale formuła jest otwarta, każda drużyna może się zgłosić, a grania jest sporo, pokazał to ostatni turniej organizowany przy okazji Dnia Kobiet. Mówi o tym Maciej Romaniszyn, koordynator rozgrywek. W takiej samej formule jak wcześniej, mamy po prostu cały dzień grania, zespoły są podzielone na dwie grupy, rywalizują między sobą, dwa pierwsze najlepsze później grają na krzyż półfinały, trzecie zespoły z grup grają o miejsca, także cały dzień praktycznie od rana, od 9 mamy mecze, do samego wieczora mamy granie. Rywalizować będzie 6 ekip, na razie zgłosiło się 5, więc warto się pośpieszyć. Że czekamy o kolejności zgłoszeń, decyduje właśnie przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata na konto, także czekamy na ostatnią drużynę. Myślę, że bardzo szybko się ona zgłosi. Rozpoczniemy turniej właśnie 6 dla pań. Są przewidziane fajne nagrody, dużo grania, także zapraszamy. Zawodniczki zawsze dopisują i dają z siebie wszystko, dlatego organizatorzy już myślą o kolejnych turniejach. Zobaczymy, jak dopisze pogoda, jak będzie, porozmawiamy z zespołami, jakie będą chęci. Jest możliwość, żebyśmy właśnie w maju jeszcze jeden turniej rozegrali, ale to wszystko będą informacje, pojawią się na stronie oraz na naszym fanpage'u. Turnieje rozgrywane są w hali Spartana przy ulicy Krajewskiego we Wrocławiu. Kolejne sukcesy odnoszą młodzi zawodnicy w olimpijskim taekwondo. Silna ekipa AZS-u AWF Wrocław ostatnio świetnie radziła sobie na Pucharze Świata w Słowenii. Teraz przywiozła kolejny medal z zawodów w Belgii. Trener Przemysław Pachla chwali zawodniczki. Bardzo dobry występ jak nasz pierwszy start na Pucharze Świata rangi G2. Nasza kadetka Nikola Janik zajęła 3. miejsce. Przegrała z tą samą zawodniczką, która w Słowenii kilka tygodni temu. Dziewczyny obie spotkały się w półfinale. Nikola wtedy przegrała 1 punktem. Trener docenił także dobrą postawę innych podopiecznych. Maja Maroszek zajęła miejsce 5. Kategorie, w których startowały, były bardzo mocno obsadzone. Również na zawodach dobrze wystąpiła Klaudia Nowicka, jednak ona nie przeszła przez fazę eliminacji. Na pocieszenie mogę tylko dodać, że wszystkie dziewczyny przegrały z mistrzyniami swoich kategorii. Po sukcesie w Belgian Open ekipa pojedzie do Niemiec. To jest nasz kolejny turniej z rangi Pucharu Świata, jednak ranga z tego turnieju jest troszkę mniejsza, jest to ranga Pucharu G1. Również ten sam skład, czyli kadetki Nikola Janik, Maja Maroszek i Klaudia Nowicka.
Zawody odbędą się w Hamburgu w najbliższą niedzielę, także również liczymy na dobry występ. Pytamy też Nicole Janik, jak ocenia swój ostatni sukces. Był to jeden z mocniejszych turniejów, na których w ogóle byłam. Jestem zadowolona z walk, choć jednak przegrałam, a i tak bardzo mi się podobały zawody oraz występ na zawodach. Wrocławska zawodniczka przyznaje, że droga po medal była trudna, jednak w walkach pokazała się z dobrej strony. Oczywiście druga walka była trudniejsza trochę, ale jestem z niej tak naprawdę bardziej zadowolona, ponieważ zrobiłam większy postęp niż stoczyłam z tą samą dziewczyną walkę w Słowenii. Będziemy uważnie śledzić występy wrocławskich zawodników.